Możecie się śmiać, proszę bardzo, ale są już liczne dowody, że garnek tego czołgi jest tak wielki, że widać go nawet z kosmosu. Moi drodzy, witam was serdecznie i dziś mam dla was potyczkę na T-95-6, amerykańskim czołgu średnim 10 poziomu, który będzie do zdobycia w najbliższej kampanii na mapie globalnej i dziś pokażę wam, czy warto ewentualnie o niego walczyć, czy warto go rozważyć, bo za obligację akurat go nie zdobędziecie, tak jak 121B da się, tak jak M60 jak najbardziej można, tak tego niestety normalnie w sklepie za obligację nie ma, może kiedyś to się zmieni, tak jednak obecnie jest to nagroda tylko za klanówki. Potyczka, którą wam pokażę, jest niezwykle interesująca, nie tylko dlatego, że czołg rzadki, ale również dlatego, że mamy naprawdę trudne losowanie. Bohatera rzuciło na dziewiątki, dziesiątki, zobaczcie, trzy artylerie, pierwsza już strzeliła, druga również kliknęła i czekamy tylko na trzecią. Bohater zagrał bardzo odważnie, ja się aż zdziwiłem. No i nie dziwota, że arta w nas klika. Bohater i tak ma dużo szczęścia, że standard go nie sieknął, że I-7 również nie przymierzył. I zobaczcie teraz, nasza artyleria odpowiada. To jest po prostu szalone, co robią arty, kiedy są trzy sztuki na drużynę. Wczoraj miałem taką potyczkę, gdzie po prostu trzy artylerie mówiły mi tylko, że to jest mój koniec, że ja mogę w ogóle wyjść do garażu. I bohater chyba też będzie miał podobne doświadczenie, aczkolwiek na razie to I-7 potwornie obrywa. Jeżeli chodzi o pojazd, to wydaje mi się, że warto poświęcić mu chwilkę. Możecie zapytać, do czego ten czołg można porównać? Jakim stylem gry tutaj należy po prostu się poruszać? Jak tym grać, żeby robić fajne wyniki? Więc czołg ten porównałbym do takiego amerykańskiego heavyka T110E5. Po prostu jest to taka E5, ale szybsza, z większym DPM, tak jednak, no jednak dużo słabiej opancerzona. Pojazd ten przede wszystkim, oprócz tego, że ma garnek, który no rzuca się w oczy, oczywiście jest mięciutki, to chyba każdy wie od razu, że no nie będzie twardy, prawda? To do tego ma jeszcze miękki kadłub. Kadłub, który przebijecie z naprawdę łatwością, jeżeli chodzi o górną płytę, tam wystarczy niecałe 200 penetracji, jeżeli chodzi o dolną płytę, tam wystarczy 100 penetracji, więc w sumie to można to przebić nawet z heka, także kadłub jest tekturowy, wieża jest twarda, poza garnkiem on jest również niestety z tektury. Także czołg po prostu można porównać do takiej E5, choć są pewne różnice. No i czy warto nim grać? Jeżeli ktoś umie grać czołgami z dobrym DPM-em, bijącymi za sporo, no bo tutaj jednak bijemy jak na meda za dużo, bo za 400, proszę bardzo, i mamy 340 penetracji na goldzie, to wtedy tak, jeżeli ktoś takie czołgi ogarnia, to nie ma problemu, tak jednak, na przykład dla mnie ten czołg jest za miękki na randomy, szczególnie na takie bitwy, nawet jak tutaj, gdzie byle co nam sieknie, nawet jakaś ósemka, prawda, i już od razu przyjmujesz damage. Dychał jednak fajnie jest coś tam czasami dingnąć, a tym czołgiem zdarza się to rzadko. W tej bitwie powiecie, bohater odbił strzał grillę 15 z trwała. No oczywiście, zdarzają się wyjątki, szczególnie mówię, jak ktoś strzeli wieżyczkę, a nie poleci w garnek, tak jednak, no czołgiem tym raczej dingi nie są popularne. Ja nim troszeczkę pograłem i mówię, raczej tutaj bym nie uważał, że to jest jakiś szalony czołg do rykoszetowania. Jeżeli chodzi o potyczkę, na szczęście artylerie dały nam spokój. Może to być po części wina tego, że obiekt 430 teraz skupia na sobie uwagę, a my raczej graliśmy teraz ostatnie minuty ostrożnie. Bohater wyciąga tą E4, wyciąga tego typa, wie o tym, że samemu nie ma co wyjeżdżać pod rywali, niech to oni wjadą na nas. Też bohater nie jest graczem jakimś tam, wiecie, początkującym, to jest gracz bardzo dobry i on umie korzystać z tego, co da mu przyroda. W tej potyczce mamy wraki, mamy mnóstwo wraków, ponieważ sporo czołgów pojechało na linię 8, na tak zwaną kiszkę. Ja na tą część mapy mówię kiszka, kanion no to linia 1-2, środek no to klasztor, a linia 8 to jest kiszka i tutaj, moi drodzy, po prostu jest mnóstwo wraków, które pozwalają nam właśnie ukryć ten cholerny garnek na wieży. I tutaj też warto podkreślić, bohater gra bardzo na bogato, ma czekoladkę, no przepraszam, czekoladkę, multi, tylko czekolady tobie w głowie, ma kolę. Kola też może niektórym leżeć, prawda? Do tego złoty zestaw, złota apteczka. To dlatego, że wiadomo, jak macie garnki, to często giną załoganci w tego typu pojazdach, to dowódca po prostu stwierdza, że ja sobie pójdę na przerwę. Także trzeba naprawdę tą apteczkę rozważyć. A złota sprawi, że wiadomo, będzie mi troszeczkę łatwiej, jak dwóch załogantów zginie, a to się zdarza często.
Mijają liczne minuty, bohater traci sojuszników, zobaczcie wynik 6-11, a my dalej czekamy w tym samym miejscu. No i tutaj nie dziwi się, że bohater wolał grać ostrożnie, ponieważ za rogiem czeka na niego E4, która ma nie tylko 375 penetracji na goldzie, ale jeszcze damage 750, który oczywiście sprawi, że będziemy na 2 hity. Zobaczcie, bohater nawet na goldzie nie jest w stanie przebić tego garnka. Dlaczego, zapytacie? Bo trafiamy w takie bardzo dobrze skontowane części tego garnka. Wiadomo, każdy garnek, jeżeli źle przymierzymy, może zrykoszetować. No i tutaj bohater ma chyba lepszy cel niż E4. Jest to oczywiście Babo, który teraz zostaje załatwiony. Zwróćcie proszę uwagę, że jesteśmy sami z artylerią, z obiektem 212 na aż 8 maszyn. Nasza artyleria w tym momencie utonęła. Dlaczego? Mnie nie pytajcie. I sami na 8 będziemy musieli tą bitwę wygrać. Kończymy E4, ale ponosimy straty, dlatego że CS63 pojawia się na naszych plecach. On tutaj trafia nas dwukrotnie, zostawiając nas na ogryzku. Bohater przeczuwa, że tam gdzieś musi siedzieć w krzakach, dlatego go nie widzimy, a powinniśmy go widzieć, bo zasięg widzenia tego czołgu to 410 metrów, ale jednak skubany był niewykryty i przestawiamy się tak, aby zająć fajną pozycję. Bohater teraz będzie chciał odbić w lewo, tak aby grać na wieżę. Pojawia się CS, widzimy go, odbija się od nas, a my trafiamy go z łatwością z golda i wchodzi. Jesteśmy sami teraz na 6. Robimy wyciąg? Robimy, ale nie jest łatwo. Teraz te 5-1 heavy dostaje w ruchu z voleja. To dlatego, że pojazd ten ma naprawdę świetną stabilizację, mały celownik, nawet w ruchu, no i weszło. I pojawia się kolejny cel, teraz obiekt 705, którego przebijamy gdzieś tam w górną płytę. Penetracja robi swoje. I co? Teraz na plecach pojawia się T30 i grill. Dwie artylerie także mogą tutaj mierzyć. Na dzień dobry, fokusujemy się na grillu, który ma celniejsze działo niż T30. Czy trafią nas w garnek? Czy trafią? Mają łatwy cel, ale nie trafiają. Jeden to w ogóle nawet nie strzelił. Kończymy grill, a teraz T30, ona jest na 3 strzały, aż 3 pociski potrzeba, aby zdjąć T30. To oznacza, że ona raczej, moi drodzy, będzie w stanie tutaj jeszcze przeładować. Jest na hita. Ja się dziwię, że arty na razie dają nam fory. I kto wygra tą solówkę? T30 wychyla się, pokazuje kadłub i trafiamy ją pierwsi. Oj, zlamił ten gracz, zlamił, miał idealną okazję, a mu nie pykło. I teraz sami na dwie arty stoimy przed ogromną szansą na wyciąg i wygranie tej bitwy. Jak się za te arty zabrać? Moim skromnym zdaniem, osoby, która wyciągi nie umie robić, po prostu wyciągi ją przerastają, nie należy jechać linią 8 dalej, dlatego że mam na myśli na bazę rywali. Dlatego, że arty pewnie się tego spodziewają i mogą się tam przyczaić. Lepiej będzie uderzyć z innej strony. Po prostu tam, gdzie arty się nas mniej spodziewają. I tutaj oczywiście nie tylko mamy dużo pozycji, gdzie są krzaczki, fajne półeczki, możemy się fajnie ustawić, to do tego jeszcze wiadomo, nie ma też ryzyka, że nas arty skapują. I co się dzieje? Pojawia się rzecz, której bym w życiu nie założył. Artyleria przy naszej bazie. Co ona tu robi? Nie mam pojęcia, ale fatalnie zbudowała. No nasze szczęście. I teraz mamy idealną okazję, aby ją skończyć. Pytanie tylko, co zrobi druga arta, która przecież może tutaj mierzyć. Ta M50 trójka wjeżdża teraz do wody. Możemy ją skończyć. Bohater chce robić fraga. Nie daruje jej. Chciała się utopić, ale nie pykło. Kończymy arty i teraz podjeżdżamy chyba do prawej strony, aby schować się przed artą. Nie. Bohater uznaje, że lepiej będzie tutaj od razu cisnąć, jechać na pełnej prędkości. Jeżeli chodzi o pociski, zobaczcie, ich jest bardzo mało, a to dlatego, że pojazd ten niestety nie przewozi sporej ilości amunicji, tylko 36 sztuk, to jest naprawdę mało i pozwala nam zrobić maksymalnie 14400 uszkodzeń, także no, naprawdę amunicji dużo mieć nie możemy. Bohater robi dziwną rzecz. Chce zdobyć medal Fadina, jednocześnie wystrzeliwuje heka, który mógłby być bardzo opłacalny. Jeżeli, moi drodzy, popatrzymy sobie na amunicję, no to taki hek ma penetrację 60. To wystarczy, aby zdjąć M53, M55 na hita. Tak czy nie? No moim zdaniem powinno, ta arta ma 450 życia. A jednak decydujemy się w tej sytuacji zagrać na pociskach goldowych i to nimi wykończyć artę, wtedy będą potrzebne dwa strzały, a tym byłby jeden, także trochę dziwna decyzja, no i też ogromne ryzyko, co jeżeli w artę nie trafimy, prawda, albo wyjdzie zero, to dopiero będzie katastrofa. Dziwię się, że jest taki odważny, ale no, do odważnych świat, jak widzicie, należy.
No i co, moi drodzy, podjeżdżamy tutaj od linii 1. Czas do końca bitwy już niewiele, 3 minuty. Bohater ciśnie na pełnej prędkości 55 na godzinę. Bardzo szybko, prawda? No to w końcu czołg średni. I pojawia się Arta, która jest bokiem, więc scheczka byłaby na hita, a tak ma jeszcze szansę, aby nas wykończyć. Nie oddaje jednak strzału, więc musimy się schować. Ostatni pocisk, więc albo Fadin, albo nic. No bohater teraz musi naprawdę uważać, bo nawet odłamki są w stanie nas wykończyć. Mamy tylko 193 HP. Co robimy? Bohater będzie chyba chciał podjechać od góry, od półki. Ma to sens ogromny, a to dlatego, że ta Marta raczej mierzyć nie będzie. A nawet jeśli będzie mierzyć, to będzie jej trudno strzelić w ledwo co wystający czołg, prawda? Jeszcze pytanie, gdzie on w ogóle będzie chciał teraz strzelić nas, skoro my będziemy w krzaczku, więc raczej nas nie zobaczy. No bohater tutaj bardzo fajnie wykombinował, wie jak robić wyciągi. No i ostatnim pociskiem po prostu musi trafić z damage'em. Wychylamy się, Artę widać nie mierzyła tutaj i oczywiście kończymy ją. A to oznacza, że wygrywamy sami na 8. 12 fragów, ponad 8500 uszkodzeń. No i co ja mogę powiedzieć? No chciałbym robić takie wyciągi częściej, a robię raz na 10 lat. Naprawdę jestem w szoku, że tak zagrali rywale. Szczególnie mnie ciekawi, co zrobiła ta T30. Ona miała naprawdę co najmniej dwie okazje, które zrąbała. I także, no nie oszukujmy się, te arty rywali też nie były najwyższych lotów. Szczególnie ta, która pustnała, że będzie się topić. Wpadł tam do wody, oj, to było naprawdę szalone. Także trochę szczęścia, wiadomo, na pewno, ale też bardzo mądra gra. No i gratulacje, że takim czołgiem udało się koledze rozegrać bitwę. Jeżeli chodzi o to, czy warto pojazd, moi drodzy, wybrać za kampanię, wydaje mi się, że odpowiedź znacie. Albo bierzesz 907, albo bierzesz Fałkę 7201K, albo ewentualnie nowego Carro. Tego... No jednak nie, no po co komu taki czołg, to jest taka może nawet gorsza piątka, a już na pewno nie drugi chieftain, także taka moja jest opinia, to już wy musicie zdecydować, ale doradzić musiałem. Dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia, do zobaczenia, piąteczka, cześć!